Sokół wędrowny jest gatunkiem, który kiedyś w latach 50., 60. praktycznie wyginął na całym świecie. Jedynie w niewielu regionach świata ocalał. Na szczęście dla tego gatunku w momencie, kiedy wyginął, bardzo dużo tych ptaków było w rękach sokolników, którzy mogli potem podjąć próby hodowli i reintrodukcji. Wypuszczają na wolność ptaki, no dobrze wiedzieć, co się z nimi potem dzieje. Generalnie no, po wyglądzie ciężko rozpoznać, co to za ptak, szczególnie potem jak są młode. Dlatego wszystkim ptakom zakłada się obrączki ornitologicznie. Znaczy to nie tylko ze względu na sokoła wędrownego, na reintrodukcję. Generalnie taka akcja ponad 100 lat jest organizowana i różne gatunki ptaków są obrączkowane w celu poznawania ich biologii. Szczególnie, żeby poznać, gdzie one latają, gdzie zimują, gdzie zakładają gniazda. Każda obrączka ma swój indywidualny numer i nazwę stacji ornitologicznej, która to obsługuje. I gdziekolwiek na świecie znajdziesz takiego ptaka, po tych numerach można określić, skąd on pochodzi. I dzięki temu poznano wędrówki wielu gatunków ptaków. My przy reintrodukcji też takie stosujemy, żebyśmy wiedzieli, czy te nasze wysiłki związane z wypuszczaniem na wolność ponownie wyhodowanych sokołów wędrownych przynoszą jakiekolwiek efekty. No, dzięki temu wiemy, przez ponad 30 lat w Polsce w ogóle sokołów nie było. Ostatnie gniazdo było w 1964 roku znalezione. W 90-tych latach rozpoczęliśmy reintrodukcję. No i powoli zaczęły pojawiać się pierwsze stanowiska lęgowe. Dzięki obrączkom wiemy w tej chwili, że praktycznie prawie cała populacja, która występuje w Polsce, pochodzi od naszych ptaków reintrodukowanych albo z podobnych programów poza granicami państwa. Oczywiście coraz częściej zdarzają się ptaki bez obrączek. No, staramy się szukać gniazd i wszystkie, które znamy, gniazda kontrolujemy i obrączkujemy. No, ale na pewno jest dużo gniazd, o których jeszcze nic nie wiemy i stamtąd wylatują sokoły bez obrączek. Do końca nie wiemy, skąd jest. Ale tu przychodzi znowu nauka z pomocą i od wielu lat pobieramy krew do testów DNA. I w tej chwili na przykład para, która gniazduje tutaj na Orlenie, też nie ma obrączek. Ale pobraliśmy krew od młodych ptaków. Jeśli oni będą jakkolwiek spokrewnione z ptakami, które wcześniej reintrodukowaliśmy albo obrączkowaliśmy gdzieś w naturze, to będziemy wiedzieć, skąd te ptaki pochodzą.